Ciągle trwają mocno opóźnione prace przy powstawaniu Koneckiego Centrum Kultury przy ulicy Partyzantów. Gmina Końskie rozpoczyna jednak już kolejny etap tworzenia tej jednostki. Trwa przetarg na budowę hali widowiskowej, która ulokowana zostanie tuż za budynkiem. Powstawanie Centrum Kultury rozdzielono na kilka etapów. Po pierwsze część budynku ma zostać ukończona tak, by przenieść do niej Dom Kultury z ulicy Mieszka I. Następnie powstanie długo zapowiadane kino. Później remontu ma doczekać się kolejna część głównego budynku tak, by wprowadzić się mogła do niego Państwowa Szkoła Muzyczna. Wreszcie powstanie sala widowiskowa z liczną widownią. Zadanie jest pomyślane jako wieloletnie, i dlatego w pierwszym przetargu yy, oczekujemy ofert na budowę samego budynku, yy, odraczając niejako budowę sceny zewnętrznej wraz z widownią. Tutaj liczymy na to, że znajdziemy źródła dofinansowania na tę część zadania w yy, innych naborach konkursowych, bo yy, przypominam, że oprócz pieniędzy z szeroko rozumianej rewitalizacji. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych dla budowy tej, tej sali. Wspomniana dotacja 3 miliony złotych pochodzi z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu dowiemy się, jakie będą ostateczne koszty budowy sali. Po jej zakończeniu, gmina będzie chciała wybudować tuż obok scenę letnią. To będzie ostatni element inwestycji w Szeroko rozumianym Centrum Kultury i on będzie mógł być realizowany dopiero po zakończeniu budynku głównego, bo scena zewnętrzna wraz z widownią będzie integralnie powiązana z budynkiem i będzie od niego zależna w tym sensie, że wszystkie media, wszystkie elementy takiej infrastruktury towarzyszącej będą powiązane. Z budynkiem, więc najpierw budynek, potem scena letnia. Czas budowy samej sali widowiskowej może wynieść do 18 miesięcy. O tym, kiedy ona ruszy, dowiemy się po rozstrzygnięciu przetargu. Przypomnijmy, że sama przebudowa głównego budynku Centrum Kultury, które powstaje z obiektu dawnego gimnazjum, ma duże opóźnienie. Gmina odmówiła wykonawcy kolejnego przedłużenia prac i prawdopodobnie spotka się z nim w sądzie. Obecnie nalicza już kary umowne, czekając na zgłoszenie budynku do odbioru przez wykonawcę. W najbliższych miesiącach w przyszłej siedzibie Domu Kultury powstać ma także kino. Gmina posiada na kino już projekt. Budowlano oraz dokumentację dotyczącą specyficznego dla takiej działalności wyposażenia jak ekran, składane fotele, sprzęt nagłaśniający i projekcyjny, czy wyciszenie sali. Jeżeli nie będzie dalszych opóźnień w remoncie samego budynku, to kino powinno zostać uruchomione jeszcze tego lata.